Cześć, Robercie. Cześć. Chciałem dzisiaj porozmawiać o poważnej sprawie. Przypomnij mi na początku, jak szedł ten artykuł naszej Konstytucji o sprawiedliwości społecznej. Jak to było? Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I tak, co to jest państwo prawne? To mniej więcej wiadomo, no tak już z grubsza od 800 lat, albo nawet więcej. Bo wtedy się zaczęły kształtować zasady rule of law, bo to jest ta praworządność. No ale w pewnym momencie ta praworządność to było coś, co demokracji troszeczkę stało wbrew. Bo reguły praworządności mówią, że jak masz władzę, to nie możesz zrobić wszystkiego. Bo to nie ludzie rządzą, tylko prawo. No, bez względu na to, czy to jest jeden ludź, czy to jest większość ludzi. No jak to? Po to wygrywam wybory, żeby mieć tę władzę i właśnie móc zrobić, co mi się podoba, żeby było lepiej, żeby świat był lepszy. Ale jaka jest różnica w takim razie, czy wszystko może zrobić arytmetyczna większość, czy wszystko może zrobić jeden? Ja bym nawet powiedział, że jeżeli tak by miało być, to wolałbym jednego. No bo jak taki król rządzi swoim królestwem i wie, że będą rządzić po nim jego dzieci, no to on dba, tak? Jako swój samochód, za przeproszeniem, tak? Albo mieszkanie. A jak to tak nie wiadomo, kto będzie następny, no to wtedy musimy się nachapać jak najszybciej teraz właśnie, bo potem przyjdą inni, którzy dostaną przyzwolenie na robienie znowu wszystkiego od władcy. Więc praworządność i demokracja to niekoniecznie idą w parze. Jeżeli uznamy, że demokracja to jest prawo większości do robienia, co chce. No a tak nie jest, bo w rządach prawa większość nie może mieć wszystkiego, co chce, bo są prawa pewne naturalne, których ta większość nie może naruszać. No a jak do tego dodaliśmy jeszcze sprawiedliwość społeczną, czyli zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Bo sprawiedliwość, no dobra, to można poszukać u Platona, u Aristotelesa, w tomizmie można poszukać u Kanta. No ale sprawiedliwość społeczna to co to? Więc jeżeli my zdefiniowaliśmy nasze państwo praworządne, naszą Rzeczpospolitą, jako państwo urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, dodaliśmy demokrację, co by oznaczało, że większość tę sprawiedliwość społeczną urzeczywistnia, wyszedł z tego miszmasz. No właśnie. Ja to jednak tak staram się życzliwie interpretować ten zapis o sprawiedliwości społecznej, po prostu trochę jako takie masło maślane, że chodzi o, żeby konkretnie wskazać, że państwo ma być sprawiedliwe też w odniesieniu do społeczeństwa, a nie tylko w odniesieniu do klasy rządzącej. Ty możesz na to patrzeć troszeczkę inaczej, bo nie zdarzyło ci się słuchać codziennie o sprawiedliwości społecznej, którą realizowała PRL, tak? Więc jak ja usłyszałem, że w Konstytucji w trzeciej RP będzie zapis o sprawiedliwości społecznej, którą urzeczywistniała Polska Rzeczpospolita Ludowa, to od razu zacząłem pytać, o co chodzi, tak? O co? Za komuny był dowcip. Czym się różni sprawiedliwość od sprawiedliwości społecznej? No tym samym, czym krzesło? Krzesło eletycznego, tak? Jak do rzeczownika sprawiedliwość można potraktować rzeczownikowo, tak? Dodasz jakiś tam przymiotnik, to go rozmieszasz. No dobra, to pogadajmy o tej prawdziwej sprawiedliwości albo o tej niespołecznej sprawiedliwości, po prostu bezprzymiotnikowej sprawiedliwości. Jakbyś miał ocenić w skali od 1 do 10, czy od 1 do 100 w skali szkolnej, jakiejkolwiek skali, ale jakbyś miał ocenić to, czy Polska jest państwem sprawiedliwym, niespołecznie, po prostu sprawiedliwym, to? No to z tych sprawiedliwości, z tych definicji, o których mówiłem, czyli arystotelowskiej, platonowskiej, tomistycznej, kantowskiej, to najbliżej nam do neomarksistowskiej. No bo generalnie rzecz biorąc, sprawiedliwość to jest stan ducha. To pisał o tym Platon. Sprawiedliwość zaczyna się w człowieku. U Arystotelesa nawet rysuneczek był pokazujący, że mamy coś takiego jak pewnego rodzaju sprawiedliwość według zasad geometrycznych, tak? Jak na prostokącie, na dłuższym boku sobie oznaczymy tam, dajmy na to, nie wiem, szewca i murarza, tak? A na drugim, dłuższym boku buty i dom,
no to po przekątnej widzimy, ile tych butów trzeba dla murarza za ten dom. Tak? No tak. A sprawiedliwość społeczna, ona ucieka od tego typu wymiarów. Ona posługuje się głównie bardziej elementem równości niż sprawiedliwości. Równości znowu według jakichś wybranych kryteriów, bo równość to może być równość wobec prawa, to może być równość szans i to może być równość materialna. Ta sprawiedliwość społeczna zaczyna być wiązana z równością materialną i stąd mamy takie boje o nierówność. To równość wobec prawa z kolei to jest raczej pożądany ideał, prawda? Oczywiście. No właśnie. Oczywiście, tylko że jeżeli mamy równość wobec prawa, to nie możemy mieć równości materialnej, bo ludzie różnią się między sobą. Tak niestety Pan Bóg zrobił. No albo dobra, zostawmy Pana Boga, bo zwolennicy równości z Panem Bogiem są na bakier, ale przyjmijmy, że to ewolucja. W drodze ewolucji tak się stało. Jedni są duzi, drudzy są mali, jedni są sprytniejsi, drudzy są mniej sprytni. Ludzie są nierówni, koniec kropka. Jeżeli mamy ich zrównać ze sobą, czyli mamy zrównać efekty tego, co oni uzyskują w wyniku wymiany, której dokonują między sobą, nie będąc równymi, no to musimy ich przy pomocy prawa potraktować inaczej, czyli nie ma równości bez prawa. A może ta idea równości wobec prawa to jest idea wypracowana przez wysokich, przystojnych brunetów IQ 170, jak stwierdzili, że całkiem fajnie jest być równym wobec prawa, bo my generalnie i tak mamy wszystko. Chyba było na odwrót. tak, to pokazuje, że chyba było na odwrót, bo byli ci, może nie wiem, czy wysocy i przystojnie, szlachta była, no, tak? Do tego zmierzam, kto definiował to równość. Arystokracja była, lud powiedział, nie, tak to nie będzie. Równość wobec prawa oznacza, że my, ci mniejsi, grubsi i tak dalej, mamy mieć takie same prawa jak wy, błękitnokrwiści, tak? Więc tę ideę równości wobec prawa to jednak wprowadzał lud, stan trzeci na salony światowe, tak? No dobra, to żeby trochę tę naszą debatę sprowadzić na ziemię z tych abstraktów filozoficznych, platonowsko-arystotelesowskich, jak się mówi sprawiedliwość, to się często myśli sądy. Czy sądy są sprawiedliwe? Czy ja idąc do sądu mogę oczekiwać sprawiedliwego wyroku? Jak to jest ogólnie rzecz biorąc, czy przeciętnie w Polsce, czy ten właśnie bogaty, wysoki, niezwykle inteligentny brunet będzie dokładnie tak samo traktowany jak niski, biedny i średnio inteligentny Kowalski z Pcimia Dolnego? Badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, że tak nie jest. Że podsądny w sprawach karnych, który wygląda schludniej, zawsze mógł liczyć na niższy wyrok niż za bardzo podobny czyn ktoś, kto wyglądał w tym sądzie nieschludnie. Dlaczego tak jest? No bo ci sędziowie też są ludźmi, tak? Nami kierują, targają emocje. Niektórzy o tym wiedzą, znaczy większość nie wie, ale nawet ci, którzy wiedzą, że kieruje nami ten system 1 według Kahnemana albo ten słoń, według określenia Haidta, to i tak dają się temu systemowi jeden zwieść. Nie przechodzą na ten bardziej skomplikowany system drugi. Dlaczego tak się dzieje? Mózg w drodze albo do Pana Boga, albo w drodze ewolucji, tak został zaplanowany, że podsuwa nam pierwsze rozwiązanie, najłatwiejsze, żebyśmy nie zużywali za dużo energii. Bo co prawda my dzisiaj powinniśmy zużywać więcej energii, bo tyjemy. No, może nie wszyscy, ale dużo osób. No, ale przez miliony lat ewolucji nasz mózg przyzwyczaił się do tego, że on ma tej energii za mało, a nie za dużo. A zużywa jej najwięcej. Mimo że mózg to jest 2% wagi ciała, to jest 20% używanej energii. Więc im bardziej on myśli w taki sposób bardziej skomplikowany, tym tej energii więcej zużywa. Więc podsuwa nam proste różnego rodzaju rozwiązania. My się takimi rozwiązaniami kierujemy się tymi emocjami, wolimy generalnie oglądać ludzi ładniejszych niż brzydszych, przebywać w towarzystwie ludzi ładniejszych niż brzydszych, więc jak do sądu przychodzi ktoś ładniejszy, to przegrywa
pod warunkiem, że generalnie rzecz biorąc, dowody są ładniejsze przeciwko niemu. Okay, przeciwko niemu, tak. No bo sędzia, jako ten człowiek, o którym mówiłem, kieruje się według mnie bardzo prostym mechanizmem. Jak sprawa jest ewidentna, no to jest ewidentna, a jak jest wątpliwa, to jaki wyrok twoim zdaniem wyda sędzia? Moim zdaniem wyda taki, który będzie mu łatwiej uzasadnić. No bo on może czuć, żeby może orzekł inaczej, ale pomyśli sobie, kurczę, będę musiał pisać trudniejsze uzasadnienie, bardziej się nabiedzę, Przykład, kredyty we frankach. Przez wiele lat sądy oddalały wszystkie powództwa kredytobiorców, bo im się nie chciało pomyśleć. Bo przecież w prawie jest taka klauzula, która pozwala sądom powiedzieć, zmieniły się okoliczności w sposób nadzwyczajny. W związku z tym ja, sędzia, orzeknę co do istoty sporu na podstawie swojej wiedzy. No ale tu by trzeba było troszeczkę wiedzy ekonomicznej mieć, której sędziowie nie mieli, więc w ogóle nie szli w tym kierunku, mimo że w kodeksie cywilnym jest ku temu podstawa. No a potem się okazało, że TSUE wydał jakiś wyrok i teraz wszyscy trzepią w drugą stronę, w ogóle nie wchodząc w meritum ekonomiczne. A przecież to są sprawy ekonomiczne, tylko trudniejsze. Trudniej byłoby uzasadnić jakiś wyrok, to się wydaje ten, który łatwiej uzasadnić. A jaki dzisiaj łatwiej uzasadnić? No TSUE. Tak. No dobrze, no ale to my biologii nie zmienimy, tak? Znaczy, no, tak już jesteśmy stworzeni, skonstruowani. Niektórzy próbują. No. Mao Tse-tung, Stalin, tak? I tacy inni tak, próbują. Ale są takie kraje, w których jak się idzie do sądu z jakąkolwiek sprawą, to szansa na to, że zostanie się potraktowanym w miarę sprawiedliwie, tak to ujmijmy, jest większa niż w innych krajach. Zakładam, że w Rosji szansa sprawiedliwego procesu przeciwko jakiegoś procesu, w którym powodem jest biedny Rosjanin przeciwko, powiedzmy sobie, jakiemuś lokalnemu oligarsze, tak to się odmienia, to szansa, że to będzie sprawiedliwy proces, jest mniejsza niż analogiczna sytuacja w Szwecji na przykład. No, z pewnością. I dlatego pytam o nas, o Polskę, o nasze polskie sądy. Ale może zacznijmy od tego przykładu Rosji. Jeszcze gorzej byłoby, gdyby taki szary obywatel poszedł przeciwko władzy, a nie tylko jakiemuś lokalnemu biznesmenowi. Tak? Chyba, że oligarcha, o którym mówiłeś, to jest ta władza lokalna. Aczkolwiek, zobacz, co się działo za komuny. Za komuny było tak, że jak cię pokrzywdzili, a nie byłeś żadnym działaczem opozycyjnym, ale ewidentnie spotkała cię krzywda i ty szedłeś do pierwszego sekretarza podstawowej organizacji partyjnej i on uznał, no tak, no chłopina, ciężko pracuje, no go pokrzywdzili, tak? No to on szedł do sekretarza tam wojewódzkiego. Wojewódzki przychodził, tu, do Komitetu Centralnego i sprawę załatwiali w taki sposób. Dzisiaj mamy różnego rodzaju instytucje, które niby istnieją, a ten taki chłopina, który nie prowadzi żadnej działalności opozycyjnej w stosunku do systemu, nie jest przedsiębiorcą, który kombinuje na podatkach i tak ma często podgórkę w sądach. Nie w kontakcie z administracją. Nie w kontakcie z oligarchami, tak? Tylko nawet w sądach. Sądy nie działają w Polsce sprawiedliwie. Notabene ciekawa sprawa. Bardzo popularny ten temat, o którym mówiłem, rule of law, praworządność. Nie wiem, czy wiesz, ale jedną z ciekawszych teorii tej zasady rule of law przedstawił Hayek, ekonomista. Pokazał prawnikom, co to jest rule of law, bo powiedział, że to do ekonomii ma zastosowanie. I zrobił tego bardzo ciekawy wykład. Tak? Prawo powinno być ogólne, tak? Czyli do wszystkich, równość bez prawa. Prawo powinno być pewne,
że kiedy idziesz do sądu, to powinieneś mniej więcej móc przewidzieć, jaki będzie wyrok, jakie będzie rozstrzygnięcie, tak? Jak ktoś był w jakiejś sprawie i dostał taki wyrok, no to idziesz do tego sądu z nastawieniem, że ty dostaniesz podobny, tak? Po drugie, w procesie stanowienia prawa muszą być pewne reguły przestrzegane. To prawo, żeby było pewne, musi być jasne. Kiedy prawo jest jasne? No wtedy, kiedy ty robisz taki test, czy ludzie rozumieją to, co tam jest napisane, tak? Jak nie, to znaczy, że ono raczej jasne nie jest. A prawo jest niejasne, no to ono nie jest pewne. No ale dobra, prawo może być bardzo jasno napisane, ale mogą go zmienić w trybie nadzwyczajnym, tak? Bo się zbiorą po nocy, uchwalą coś innego. Jak prawo się zmienia za szybko i może się w ogóle zmieniać za szybko, to ono nie jest pewne. Czyli mamy drugą przesłankę, która nam odpada. Więc nie mamy ani ogólności prawa, bo przy mocy prawa lepiej traktujemy jednych, a gorzej traktujemy drugich. Nie mamy tej pewności prawa, bo generalnie przepisy są niezrozumiałe. Ulga dla klasy średniej. Zmieniają się, bo po nocy generalnie rzecz biorąc, więc pewności nie mamy. Czy jest równość wobec prawa? No też nie. No bo równość wobec prawa polega na tym, że w podobnych sprawach masz podobne rozstrzygnięcia. A u nas tak nie jest, tak? No to jak wytłumaczysz? Ale jeszcze na koniec. Ta praworządność, ta rule of law, to jest niezależność sądownictwa. No i to jest bardzo popularny temat w Polsce. Konstytucja. No, problem polega tylko i wyłącznie na tym, że zgodnie z tą konstytucją przez tam od 97 roku, tak, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, znaczy najpierw do wojewódzkich sądów administracyjnych, powoływani są sędziowie, którzy mają bogate doświadczenie w urzędach skarbowych. No więc zauważyłem, że... A to jest częste zjawisko, jak rozumiem. To nie jest jakiś epizod. No niestety większość. Tylko znowu, w naszym demokratycznym państwie prawnym urzędnictwem do sprawiedliwości społecznej ty to możesz wiedzieć, ale nie znajdujesz tego oficjalnego potwierdzenia, bo nie ma danych. W normalnym kraju, jakby był normalny, to my powinniśmy wiedzieć, tak? Sędzia, u kogo pisał pracę magisterską, znaczy jakie miał oceny na studiach, tak? U kogo pisał pracę magisterską, jak ją ocenili promotorzy, tak? Jakie miał oceny na aplikacji, tak? Jak skończył tę aplikację. I to powinno wisieć wszystko na stronie internetowej sądu, tak? Jawność systemu. Tak, dokładnie. I co on w życiu robił? No ale nie wisi. Ale nie wisi. Sędziowie nie chcą, żeby wisiało. No pewnie, ale politycy też nie są. Ziobryści zainteresowali się tym, że sędziowie mają składać deklaracje majątkowe. A cóż podsądnego obchodzi, jaki sędzia ma zegarek? CBA to niech to obchodzi, tak? Niech CBA wie. Ale po co jawność tych deklaracji? To tylko i wyłącznie czysta manipulacja emocjami, do których tutaj wracamy. Natomiast jakie sędzia miał oceny, to by pokazywało, znaczy inaczej, to by tworzyło mechanizm, który by pozwalał na lepszą weryfikację. No bo jak taki trójkowy tam się ledwo przemyka, on by się może troszkę wstydził zostać sędzią, tak? Może by tam szli tacy, którzy uczyli się troszkę lepiej, na przykład, tak? No a przede wszystkim informacja, no, pracowałem 20 lat w Izbie Skarbowej, a potem zostałem sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. I jakoś tak się złożyło, że wszyscy przedsiębiorcy, których sądziłem, zostali skazani. Dlaczego? Może coś tutaj jest nie tak. Dobra, no to wymieniłeś tylko kilka elementów tutaj też tych wskazanych przez Hayeka i można by powiedzieć, że w Polsce jest realizowany dokładnie odwrotny system, jeżeli chodzi o prawo, o legislację. Natomiast to nie potrzeba Hayeka, ekonomicznego noblisty, żeby wskazać te elementy czy pożądane cechy prawa. To się wydaje wręcz oczywiste. Znaczy, myślę, że moja córka by mogła zrozumieć, że prawo powinno dotyczyć porówni wszystkich. Myślę, że ona już by mogła to zrozumieć. Jakby
Zwykle, jak ktoś coś robi... Z całą pewnością. No. Dzieci pytane w szkole, tak, czy są oceniane sprawiedliwie, odpowiedzą ci, czy są, czy nie są. Bo, jak zaczęliśmy od sprawiedliwości, trudniej jest zdefiniować sprawiedliwość niż niesprawiedliwość. Bo to, czy coś jest niesprawiedliwe, to czujemy intuicyjnie. Tak? Możemy powiedzieć, no nie, no to jest niesprawiedliwe. Ale jak masz stworzyć definicję sprawiedliwości, to idzie gorzej. No właśnie. No i zmierzam do tego, że zazwyczaj jak ktoś coś źle robi, no to tak powinno się przynajmniej z życzliwości tłumaczyć to tym, że czegoś może nie wie. Natomiast, no tak jak tutaj ustaliliśmy, to jest dosyć łatwo dojść do tego typu wniosków, że prawo powinno być stabilne, proste, jasne. To nie jest naprawdę nauka w zaawansowanej fizyki teoretycznej, tylko oczywistości. I wobec tego jest drugi sposób tłumaczenia takiej sytuacji. Jak ktoś coś źle robi i mimo, że to jest oczywiste, że źle robi, on to dalej źle robi, no to jest to zła wola. Czy jest jeszcze jakiś trzeci sposób? No, jak można Pietrzak, wytłumaczyć? Pietrzak, jak jeszcze był tym Pietrzakiem, którego wszyscy lubili, a nie tylko niektórzy, to mówił w kabarecie pod egidą, jakbym nie wiedział, że głupota, bym pomyślał, że sabotaż. Więc ja czasami się zastanawiam, tak, czy to głupota, czy to sabotaż. No właśnie, o to, to jest pytanie. Ale sabotażystami jest łatwiej, bo można z nim jakoś negocjować. A jak głupota, święty Boże, nie pomoże. No teraz mamy Polski Ład i chyba nie było, i to niesamowite, bo czy z lewa, czy z prawa wszyscy krytykowali. To tam bo to oczywiście jakiś źle plankton... wprowadzone. Oczywiście to jest tak, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest rzeczą dobrą. Ale przy okazji PiS wmontował w to mechanizm jeden. Żeby ucierpiały samorządy w dużych miastach. Drugi, żeby ucierpieli przedsiębiorcy, ci prywaciarze. Bo taki prywaciarz knajpę prowadzi albo co. I on generalnie rzecz biorąc może sobie powiesić 8 gwiazdek na szybie. A PiS nie chce. PiS wolałby, żeby mieć kontrolę nad tymi ludźmi. Tak? Więc na przykład jednym z celów, moim zdaniem, takich ukrywanych, było zlikwidowanie podatku liniowego w taki sposób, żeby go nie likwidować. No, on niby zostaje, ale tak go skonstruujemy, że większość zacznie uciekać. Nikomu się nie będzie opłacał. Tak, że część przejdzie na ryczałt i wpadnie w jedną pułapkę. Część na przykład zrobi spółkę komandytowo-akcyjną, bardzo popularną ostatnio, i wpadnie w drugą pułapkę. No bo jeżeli PiS będzie dalej rządził, to za dwa lata, w 2024, tak już po wyborach, ryczałty zostaną podwyższone, a komplementariusze opodatkowani. No ale mówiło się, czy się mówi bardzo często, że w Polsce system podatkowy jest właśnie niesprawiedliwy ze względu na to, że jest realnie, to zwłaszcza lewicowi komentatorzy podkreślają, regresywny, czyli tak naprawdę im więcej się zarabia, im się jest wyżej na drabinie społecznej, tym można płacić niższe podatki. No to może ten Polski Ład dobrze robi, że właśnie tych przedsiębiorców tego, trochę tam zacznijmy od tego, że być może Polski Ład dokona jednej ważnej rzeczy. Przestaniemy udawać, że składki ubezpieczeniowe to nie są podatki. No bo kiedyś ta składka zdrowotna dotąd była odliczalna od podatku, a w tej chwili już nie jest, więc w tej chwili widzimy, że to jest razem. No oczywiście niektórzy teoretycy mówią, że cechą podatku to jest nieekwiwalentność. W związku powyższym płaci się i w zasadzie nie wiadomo na co się płaci, a składka to jest jednak składka, bo my wiemy, płacimy na ochronę zdrowia. Znaczy, my płacimy za coś, co nie wiemy, co dostaniemy i kiedy dostaniemy, tak? Więc to jest podatek. Ja kiedyś miałem z kimś taką dyskusję w telewizji Polsat. To był w pewnym momencie hit internetu, jak się pytałem, to jest podatek czy nie? Jest czy nie jest? Jest czy nie jest? Tak, czy tak, nie jest? Tak, 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 jest. To chyba nie, nie pamiętam z przewodniczącym Guzem wtedy, świetnie tak, pamięci, tak, tak. Rozmawialiśmy na ten temat, tak? To jest podatek. No więc, jeżeli potraktowalibyśmy składkę jako podatek, no to mogliśmy mówić o pewnej regresywności, bo ta składka, zwłaszcza na ubezpieczenie emerytalne, była liczona do pewnego dochodu. No ale
jeżeli ona ma być, miałaby być nie regresywna, to w systemie emerytalnym, który sobie stworzyliśmy, indywidualnych kont, zróżnicowanie emerytury, no to dzisiaj biorąc więcej od tych ludzi, potem musielibyśmy im więcej zapłacić. I teraz, uwaga, uwaga, jak dzisiaj ktoś więcej zarabia, to istnieje pewna korelacja z długością jego życia, tak? On częściej prowadzi jednak mądrzejszy tryb życia, zdrowszy tryb życia, ma więcej pieniędzy, więc się lepiej stać go na leczenie, on będzie dłużej żył niż ktoś inny. Ten ktoś inny będzie tę emeryturę pobierał krócej, a ten będzie ubierał ją dłużej. W związku z tym dłużej następne pokolenia będą musiały mu płacić na jego emeryturę, bo przecież to nie on płaci na swoją emeryturę, tylko jego dzieci i wnuki będą miały płacić na jego emeryturę. Więc pomieszanie z poplątaniem kompletne. Ten system można prosto rozwiązać, tak? Podatek proporcjonalny. Podatek proporcjonalny nie byłby regresywny, już bynajmniej, więc nie można było operować tym argumentem. Jakby działał taki podatek? No, uzyskuje dochód 10 razy wyższy od kogoś innego, płacę 10 razy wyższy podatek. No, ale tu pojawiają się zwolennicy sprawiedliwości społecznej. Znaczy, inaczej mówiąc, to jest podatek liniowy, no bo jeżeli... Proporcjonalny, tak? Czyli liniowy. Tak. No, nie do końca, bo w Polsce podatek liniowy miał jednak kwotę wolną od opodatkowania. Symboliczną, bo symboliczną, ale jednak miał. Mhm. Więc on miał dwie stawki, tak? Tam do 3000 zł 0, a potem 19. Więc to nie była taka prosta linia, aczkolwiek tak się przyjęło i tak o tym mówiliśmy, tak? A podatek proporcjonalny oznacza, że proporcjonalnie od pierwszej do ostatniej złotówki płacimy więcej. Im więcej płacimy, tym więcej zarabiamy. Ale pojawiają się tacy, że mówią, no sprawiedliwe społecznie to będzie, jak ty zarabiają 10 razy więcej, nie zapłacisz 10 razy więcej, tylko 15 razy więcej. No i to jest właśnie teraz to krzesło elektryczne. Tak. No ja ostatnio próbowałem znaleźć dane i oczywiście nie znalazłem, bo nikt tego nie skompletował, które by pokazały te transfery podatkowe netto, czyli nie tylko to, ile procent od dochodu względem danej grupy dochodowej ludzie płacą podatku, ale też to, ile realnie potem dostają w transferach społecznych z powrotem. Bo prawdopodobnie, gdyby się skorygowało dane podatkowe właśnie od coś takiego, to mogłoby wyjść, że jednak nawet obecnie nie żyjemy w systemie regresywnym. Dlatego, że bogatsi częściej wysyłają dzieci do szkół prywatnych, częściej chodzą prywatnie do lekarza, no bo są bogatsi, niech na to stać. Tak? Bo przecież nikt, komu spuchnie kolano, a ma pieniądze, nie będzie czekał, aż zapiszą go do lekarza specjalisty za 2 miesiące, tak? Tylko pójdzie, leczy się prywatnie. Więc zwolni miejsce w kolejce. Czyli on z tego transferu skorzysta mniej. No ale jest argument taki, który mówi, no dobrze, ale przecież budujemy autostrady, a po tych autostradach to jednak jeżdżą ci bogaci. Więc znowu, to nie do końca prawda, dlatego że ci naprawdę bogaci to raczej latają po niebie, a nie jeżdżą po autostradach. No teraz jest podobno boom na helikoptery, więc... No tak. No ale dobrze. Klasa średnia. Klasa średnia jeździ po tych autostradach częściej niż ci biedniejsi. Tu to jest, tu to widać. No tylko jakbyśmy zobaczyli, jakby nie było autostrad, tylko by były zwykłe drogi, ile czasu byś wszyscy marnowali więcej, jeżdżąc po zwykłych drogach niż po autostradach, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie mówiąc już o tym, że autostrady już są niektóre płatne, a niedługo wszystkie będą płatne, więc ten argument zupełnie odpada. Jak ktoś jeździ, musi zapłacić. I ja akurat z tym nie mam większego problemu, że jak się jeździ, to trzeba zapłacić, bo niech te pieniądze idą na utrzymanie tych autostrad. Żeby ci, którzy nie jeżdżą tymi autostradami, nie musieli płacić za te autostrady. No dobrze, ale mamy te nierówności, o których cały czas się mówi i tutaj ta sprawiedliwość społeczna może faktycznie wymaga takich nieproporcjonalnie wyższych podatków dla bogatych, no bo nierówności, mówią ci, którzy zwracają uwagę na ten problem, powodują, że ludzie są bardziej zawistni, a jak są bardziej zawistni, to mniej chętnie kooperują, a jak mniej chętnie kooperują, no to spowalnia wzrost gospodarczy. To jest
argument, który Robert Nozick rozjechał. Jeżeli my mówimy bogatym, tak, chcecie naszej kooperacji, to na naszych warunkach, dlaczego bogaci nie mieli powiedzieć, chcecie naszej kooperacji, to na naszych warunkach? No i teraz mamy pytanie, kto by bardziej stracił na tym całym interesie? Zobaczmy. Bo właśnie jest kolejny coroczny raport moich ulubieńców z firmy Oxfam. Oxfam, tak. Którzy wyliczyli, że w czasie tam ostatniego roku pandemii ci najbogatsi, dziesiątka najbogatszych podwoiła swój majątek. Jest postęp. Jest postęp, bo już nie piszą o dochodzie. Tylko o majątku. Bo wcześniej bredzili o dochodzie. Oczywiście to nie jest żaden dochód. Mało tego. To nie jest żaden majątek. Bo tak naprawdę wzrosły giełdowe wyceny pakietów akcji, jakie ci najbogatsi mają w swoich spółkach. Tak? No i teraz. Oxfam mówi 700 miliardów, czy 750, podwoiło się, tak więc 750 miliardów im przybyło. Zabierzmy im. Więc zabierzmy im 700, żeby im zabrać 750 miliardów, których oni nie mają, no to oni muszą sprzedać za to 750 miliardów te akcje, które mają. Tylko że akcje wtedy potanieją i nie będzie z tego 750 miliardów. Potanieją z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jak zaczną sprzedawać, to potanieją. Drugi powód jest taki, no, że oni musieliby sprzedać połowę tych swoich akcji. Czyli oni potracą kontrolę nad tymi spółkami, które między nim, dzięki nim tak dużo zarabiają. W związku z powyższym zaczną się ludzie zastanawiać, a to może nie będziemy kupować tych akcji, skoro oni muszą je sprzedać i one tanieją, tak? Więc nie będzie tych 750 miliardów, ale dobra, przyjmijmy, że są. Mamy 750 miliardów. Biednych ludzi na świecie to jest tak z 2,5 miliarda. No to jak te 750 miliardów... A tych najbiedniejszych to jest właśnie 750 milionów chyba, że 700 mniej więcej. Tych najbiedniejszych, co żyją poniżej $2 dobra, dziennie. Dobra, nie będzie. 750 milionów. Okej, okay. No, no nie będzie. To przyjmijmy, sobie, przyjmijmy że to 750 milionów. No będzie to łatwiej w obliczeniach. Jakich jest 750 milionów i podzielimy te 750 miliardów na nich, to będziemy mogli każdemu przez rok zafundować Big Maca. Nie, chyba nie. Codziennie nie. Myślę, nie. Chyba co drugi dzień. Nie codziennie, na pewno nie codziennie. Teraz w czasach inflacji to myślę, że nawet... Więc no ale oni już nie będą mieli połowy swoich akcji po roku, tak? Więc jest taki pomysł, że te 750 miliardów, jak my im zabierzemy, to one w naszych rękach, tych postępowych, tych, co lepiej wiedzą, one się rozmnożą. To makroekonomiści ze szkoły keynesowskiej przychodzą z jakimś tam mnożnikiem, to się mnożnik nazywa. Co przez co mnożymy, nie wiadomo do końca, to nie jest pewne, są różne definicje. No i teraz jaki ten mnożnik będzie, tak? No przyjmijmy dwa. No ja przyjmę ten, że 750 miliardów zabierzemy i w rękach, jak już zabraliśmy, to od tego się robi półtorej dużej bańki, no to wtedy codziennie na Big Maca będzie stać przez rok. No bo po roku oni będą musieli sprzedać następne połowę swoich akcji, to już będą mieli tylko 1/4, tak? No więc jest teraz drugi pomysł. Nie ten mnożnik, no co prawda mnożnik można też i 10 wprowadzić, to wtedy starczy na dwa Big Maci codziennie. Ale jeżeli pokazujemy te liczby, no to oni zaczynają kumać, czy coś jest nie tak, i wtedy mówią, dobrze, w tym roku Oxfam pisze, zaszczepimy tych biednych ludzi. Nie będą umierali na COVID. No to ja się tak zastanawiam, to co, zabiorą temu Maskowi, Bezosowi i innym te 750 miliardów i zaniosą do Pfizera na te szczepionki? No, co oni zrobią? Pewnie będą chcieli, bo tak nie zrobią, nie? Pewnie wymyślą sobie, że to my zabierzemy Pfizerowi ten ich patent na tę szczepionkę. No i co? Wybudujemy może fabrykę, tak? I my będziemy w tej fabryce zarządzali tą produkcją, czy jak? No nie, to może od Pfizera weźmiemy tych, którzy się troszeczkę znają.
No ale przecież nie możemy im płacić tyle co Pfizer, bo Pfizer płaci niesprawiedliwie, bo to jest niesprawiedliwe, żeby menadżer zarabiał ile tam razy więcej od my u nas, w tej sprawiedliwej fabryce, co to będzie produkowała te szczepionki. Zrobimy siatkę płac, jaka była w komunizmie i na przykład ten taki dyrektor przedsiębiorstwa państwowego będzie mógł zarobić 7 razy więcej od sprzątaczki, tak? Czy tam od kogoś, no racjonalne od... wyliczenie, prawda? No, wszystko no, tutaj się no tak. trzyma kupy. No, w górnictwie były inne proporcje, no bo, a w PGR-ze były inne proporcje. No bo górnictwo ważniejsze niż PGR. Tak, ale my w Związku Powyższym przez cały okres socjalizmu nie wiedzieliśmy, ile kilogramów szynki jest warta tona węgla. Bo ktoś był nieuczciwy w tym systemie po prostu. Jedna i druga była regulowana przy pomocy różnych mechanizmów. Więc tak się po prostu nie da, to prędzej czy później się musi zawalić. Nie ma innej możliwości. No dobrze, czyli tak, już zahaczyłeś o ten temat. Sprawiedliwość jako ta równość wobec prawa to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest sprawiedliwość jako równość szans, czyli kompensowanie tym ludziom, którzy urodzili się załóżmy bez ręki, tego przypadku, bo to jest przypadek, nie jest ich wina, że się urodzili bez ręki, umożliwienie im osiąganie godnego zarobku, godnego życia. Co jest złego w takiej sprawiedliwości, która dąży do zakopania takich przypadkowych? To Rawls mówił, że trzeba zakopywać te przypadkowe nierówności, te różnice. Twierdzimy, że trzeba zakopać te przypadkowe w postaci na przykład lepszych genów. No więc jeżeli zakopujemy te w postaci lepszych genów, no to i w jaki sposób staramy się promować te gorsze geny, to wychodzi znowu pewnego rodzaju kuriozum, jeżeli robimy taką zasadę, bo ja rozumiem pomoc społeczną, nie sprawiedliwość społeczną, tylko pomoc społeczną, bo ta pomoc społeczna była organizowana przez ludzi w zasadzie od zawsze, bo jak pokazują badania behawioralne, jak pokazuje ekonomia behawioralna, my mamy w sobie gen empatii. Adam Smith o tym pisał. Współczesna kognitywistyka, ekonomia behawioralna pokazuje to samo. Ludzie nie lubią nieszczęścia innych ludzi. Raczej pomagają, kierując się właśnie emocjami. Na nieszczęście innych ludzi reagujemy emocjonalnie, jak możemy, staramy się pomagać. Statystycznie, bo oczywiście są tacy, co zacierają ręce, ale statystycznie staramy się pomagać. Przykład wczorajszy. Ktoś wrzucił na Twittera informację o telefonie zaufania dla dzieciaków, tak? Że robi rzutkę. No i co? Nie minęły 24 godziny i bańka na koncie. Ludzie zareagowali emocjonalnie, tak? Sam napisałem, że jeżeli dzieciaki mają potrzebę dzwonić na ten numer, to pozwólmy im, żeby się dodzwonili. Bo pomysł taki, żeby ten rzecznik praw dziecka zajął się tym telefonem, to nie jest dobry pomysł, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, bardzo często jest tak, że pomagamy z natchnienia. Jesteśmy empatyczni właśnie. Ale jak pani Smith w Wielkiej Brytanii kiedyś, gdzie zaczęły powstawać takie właśnie pierwsze ochronki, została wdową, tak, bo mąż zginął na jakiejś wojnie albo wcześniej ją obumarł, bo to kobiety żyją dłużej, tak? I ona miała 1000 funtów na pomoc dla tym, który pomagała. To te 1000 funtów trafiało do tych, którym ona pomagała. Natomiast jak my dzisiaj podatnikom zabierzemy 1000 złotych, to do tych biednych trafi 400? Nie sądzę. No bo mamy tam ministra, dyrektora departamentu, sekretarkę, samochód i tak dalej, i tak dalej. I do tych potrzebujących trafia zdecydowanie mniej z tego, co państwo zabiera na to, żeby pomagać potrzebującym. Świetny przykład, tak? Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Serce się kraje, jak się widzi tych ludzi. Oczywiście w dużym stopniu mieliśmy pewnego rodzaju problem, ci ludzie byli wykorzystywani politycznie, tak? No ale nie można powiedzieć, że oni są wykorzystywani politycznie, że wszystko jest okej, bo nie jest okej. To rzeczywiście tylko państwo wzięło na siebie ten obowiązek.
Państwo zabiera nam te pieniądze, mówi, no jestem już ubezpieczony. Tak? No więc ja mówię, no, jak płacę składkę, to płacę składkę. Im większe płacę podatki, tym mam mniejszą skłonność do pomagania innym. Bo przecież no, płacę. A te wszystkie pomysły, żeby właśnie projektować taki progresywny system podatkowy, albo żeby wszystko regulować, to są pomysły, które mogą zwiększyć równość szans? Bo jakby abstrahując od naszego poczucia sprawiedliwości i rozumienia, może w praktyce to jednak zwiększa równość szans? Nie, absolutnie. Edukacja zwiększa równość szans. No i mamy publiczną edukację. No właśnie. No właśnie. W związku z wyższym bogaci posyłają swoje dzieci do szkół prywatnych, i się nam rozjeżdża. Dlaczego nam się rozjeżdża? No to co by powiedział reformator lewicowy? Zakażmy z szkół prywatnych. No to się nie będzie rozjeżdżać. No tak, wtedy zwiększymy równość. Ale są tacy, co tak mówią. Czytałem profesora angielskiego, który to postuluje. Oczywiście, to jest. Tak. Bo ma być równość, tak? No ale dobra. A jak ja będę chciał swoje dzieci tak w domu coś tam pouczyć? To co, też zakażą? No bo wiadomo, że mogliby zakazać, bo tak. Z jednej strony mogliby podwyższyć poziom nauczania w szkołach publicznych. Ale to kiepsko idzie. Dlaczego? No bo minister oświaty, kurator, nie będę wymieniał po nazwiskach, tak? To niestety funkcjonuje. Bo pamiętajmy, że awantura tam o na przykład listy lektur szkolnych to nie jest nowość żadna, tak? No, awanturowaliśmy się o listę lektur szkolnych już dużo wcześniej. On przychodzi minister i ma jakieś swoje upodobania. Kogoś lubi, kogoś nie lubi, tak? No, kompletnie bez sensu. Więc moim zdaniem, jak najlepiej zwiększyć szanse te edukacyjne? Prowadzić bon oświatowy. Milton Friedman. To jest. Prowadzić bon oświatowy. W budżecie państwa mamy, powiedzmy, no przyjmijmy 1000 jednostek. Dzieci mamy 100, tak? No to po 10 jednostek na każde dziecko rodzic dostaje i może iść do szkoły i zapłacić za edukację swojego dziecka. Może wyjąć z kieszeni i jeszcze coś tam dopłacić, tak? Głosujemy nogami wówczas. No tylko na to się nie zgodzi Związek Nauczycielstwa Polskiego, no bo to jednak wprowadza system bardzo transparentnego, klarownego oceniania pracy nauczycieli, tak? I pracy szkół. W Stanach to było świetnie widać. To Wiktor Siateński bardzo fajnie opisał, pokazując, że według tam Hałasińskiego Ameryka to była krajem nomadów, bo była ciągle przesuwająca się granica na zachód. Więc jak komuś było źle, to mógł spakować manatki i jechać na zachód. I w momencie, kiedy dotarli do końca, to taką przesuwającą się granicą stała się edukacja. Możliwość awansu właśnie dzięki edukacji. To jest bardzo dobre rozwiązanie i tak, owszem, to powinno funkcjonować. Tylko, że rozwiązaniem nie jest zakazanie szkół prywatnych, i rozwiązaniem nie jest utrzymywanie tego modelu, który mamy. Włączenie do tego procesu zainteresowanych, czyli rodziców i dzieci, wydawałoby się rozwiązaniem logicznym. No ale tam, gdzie pojawia się pieniądz i pojawiają się te nierówności majątkowe i to, że ktoś ma więcej, że go stać na więcej, stać na mniej, no to zazwyczaj jest właśnie kojarzone z niesprawiedliwością. Ty z kolei mówisz, że nie, no właśnie wrzućmy ten mechanizm rynkowy też w edukację. Jakby uzależnimy to od, czy nauczyciel w danej szkole zarabia tyle, czy mniej, czy więcej od tego, czy faktycznie rodzice chcą do niego posyłać swoje dzieci. Ty chcesz ten mechanizm rynkowy tutaj zaprząc, a przecież wszyscy dookoła mówią, że to właśnie to jest źródłem tych nierówności i tego dostępu do wszystkiego. No właśnie. Ty w ogóle przeciwne rzeczy mówisz co do tego, nie, to oni mówią, co nam cały czas powtarzają. To oni mówią rzeczy przeciwne, tak? Bo oni mówią tak, nie bierzmy pod uwagę umiejętności samych, tak? No więc nie bierzmy pod uwagę umiejętności nauczycieli. No i co, płaćmy dobremu tyle samo, co płacimy kiepskiemu? No przecież wykonują tę samą robotę, nie? No możemy prowadzić jakiś system oceniania. Nie wiem, kurator, na przykład ta z Krakowa, będzie oceniała, który nauczyciel jest lepszy, a który jest gorszy.
nie blokuje temu specjalnej nadziei, tak, że to dobrze będzie funkcjonowało. No ale jeżeli już nawet, to według jakich kryteriów? Na przykład zdawalności dzieci na studia? Czy poziomu punktacji na egzaminie ośmiolatków, znaczy ośmioklasistów? Jak to zrobić? Jak próbujesz wysłać swoje dzieci na Oxford, tak? Patrzysz, rany boskie, ile to kosztuje. No ale mówię, no, ale jak on skończy Oxford? No i płacisz. I ile zarabia nauczyciel w szkole, to już jest na tym Oxfordzie, to już jest sprawa tych, którzy go tam zakontraktowali, tak? A nie ministra, kuratora, czy jeszcze kogoś innego. To funkcjonuje, więc powinniśmy odblokowywać pewne mechanizmy, bo przy mocy działań urzędniczych nic się nie da, tak? To ustaliliśmy, że tak, sprawiedliwość rozumiana jako równość wobec prawa w Polsce nie ma miejsca. Sprawiedliwość rozumiana jako ten sprawiedliwy podział dochodu też nie ma miejsca, bo to też jest zaburzone tym systemem podatkowym. Tak? Nie wiadomo tak naprawdę, co do kogo i kiedy trafia. Czyli generalnie, z tego co ty mówisz, trzeba by powiedzieć tak, Polska nie jest sprawiedliwym krajem. Jest. Społecznie. Tak, tak. To jest demokratycznym. Czyli dana większość w danym momencie decyduje o tym, co jest sprawiedliwe społecznie. Kiedyś próbowałeś to zmienić, do polityki poszedłeś na chwilę. Na 3 miesiące. To coś niezmienialne jest. No właśnie, to strasznie defetyzm się, jeśli jakby tutaj działamy w wolnorynkowym think tanku, no, tak, chcemy zmieniać świat, wszyscy mówili, wolny rynek budować, a ty mówisz, że się nie da. Wszyscy mówili, no a co ty tylko narzekasz, to zrób coś. No mówię, no dobra, to zrobię. No i co? Jakoś nie było zainteresowania. Wolą się, że tam powiem, w tym basenie z błotem okładać między sobą. Niech się układają. No. Ale coś wyniosłeś z tego, jakąś inną lekcję poza tym, że się nie da, z tego doświadczenia politycznego jeszcze wyniosłeś? To 30. Ja przez 30 lat mówiłem, że polityka jest bez sensu. Natomiast te 3 miesiące przekonały mnie, po pierwsze praktycznie, że moja teoria jest słuszna, była słuszna, a po drugie, że jest gorzej niż ja myślałem. Nie wiem, czy o takie zakończenie tej rozmowy mi chodziło. I tak jak napisałem tam kiedyś na Twitterze, że czekam na dalsze maile z szafy Dworczyka. To sobie patrzymy, co tam jeszcze sobie panowie pisali. Myślisz, że był zawiązany spisek? Jakbyśmy mieli jakiś spisek, to dawno wszystko było poukładane, tak? Bo spiskowcy postępują metodycznie, racjonalnie. A Pegasus? My mamy Pegasus? Wielki... A co to ma ze spiskiem wspólnego? To jest potwierdzenie mojej teorii ogólnego chaosu. Każdy tam kombinuje w swoją stronę i potem z tego wychodzi bardak, jak to mówią na naszą wschodnią granicą. No bo afera z Pegasusem wyniknęła z tego, że jakiś ten pan, co to pracuje w mediach i mówi, że to dziennikarz, pokazał coś, czego nie powinien pokazywać i okazało się, że to ten Pegasus. Teoria ogólnego chaosu. To oczywiście. Chaos rządzi Polską. Nie, światem. Światem. Przypadek rządzi światem. To jeszcze nawet nie jesteśmy wyjątkowi. Nie, tu nie ma naprawdę nic wyjątkowego. My po prostu nie potrafimy pogodzić się z przypadkowością. Ja bardzo lubię Taleba, bardzo lubię to, co on pisał. Co ciekawe, tak? Taleb został gwiazdą z uwagi na to, że opublikował tego Czarnego Łabędzia. Moim zdaniem to nie jest jego najlepsza praca. Co ciekawe, w Polsce w 2006 roku wydana została jego pierwsza książka. W Polsce to był tytuł Ślepy traf. Notabene, Zwiedzenie przez losowość. Kolejne późniejsze wydania, jak on już został gwiazdą, tym Talebem, co tam przewidział kryzys, to wydano tę książkę pod drugim tytułem właśnie Zwiedzenie przez losowość, czyli bardziej jakby adekwatnym do tytułu angielskiego. Natomiast w tym wstępie do wydania polskiego tej pierwszej jego książki z 2006 roku on napisał ciekawą rzecz, że dziękuję swoim polskim przyjaciołom, bo on tu się w Polsce bardzo dobrze czuł, bo jego tam w tej Ameryce nie rozumieją za bardzo. A tu w Polsce profesor Tyszka, ówczesny szef Centrum Adama Smitha,
nim się opiekował, tylko był w stanie zrozumieć. Tak? Przypadek rządzi świat. Specjalista od chaosu i przypadku zrozumiał Polaków. Fajnie. Dzięki wielkie. Dzięki.